Ktoś ty i... Geralt z... Eckhart... Ty mnie... Skąd? Służył... Urze... Walczyłem... Bitwa pod Bren... Mylisz się... Rac... Przekon... Powiedz mi... Elan... Gdyby nie to... Powiedz mi... Men... Zaczynam... Menno Kokorn... Prawdziwy ogar z Nilfgaardzkiej Sfory... Śmierć nie w... Czujny jesteś... Bo jestem... Może i biłeś się pod Brenną... Nie odpowiadam... Masz... Seldkirk po stronie... Dobrze, nie każdy o tym wie. Co po niektórzy... Uwierzyłeś mi wreszcie? Uwierzę ci, kiedy mi wyjaśnisz, jak udało ci się przeżyć... Większość bury zginęła, a nie do... Znam tego tchórzliwego. Udowodniłeś, żeś służył w Burej Chorągwi. Mogę zabrać sztandar? Dlaczego ci tak na nim zależy? Dzięki niemu mogę zdjąć klątwę. Nie obchodzą mnie żadne klątwy. Ta powinna... Bo wstrzymuje armię króla Henselta. Jednorożec powrócił? Stoi u wrót Vergen. Dzięki tobie może pomścić burą chorągiew. Sztandar leży w sarkofagu. Weź go. Jest tam też miecz pułkownika Gondora. Może ci się przydać. Dziękuję. Gdzie zostawiłeś swojego konia? Tu w ogóle nie ma koni. Racja. Napiłbym się z druhem spod Brenny, ale jestem tylko duchem i nie przyswajam gorzały. Powiem ci, że tego mi po śmierci najbardziej brakuje. Pilnuj tego sztandaru. Nie wypuściłem go z ręki, nawet jak mnie usiekli. Talion drży. W pobliżu musi znajdować się silne źródło magii.
Ty, miła, wierzysz tej dziewczynie? Jaja se robisz! Nie popisuj się, Wiedźminie. Wszyscy wiemy. O! Oj! Stemeri. Miałam to na ko... Więc co cię sprowadza? Internet. Tak. Jestem wi... No proszę! A właściwie... Znalazła się go wnętrzności rozwleczone, bo ja zajmuję... I poważnie, teraz tam strasz... Naprawiasz zbroję, prawda? Pracujesz... Nie ty, mówisz za... Opowiadają... Po węgiel zeszła. Intrygują cię moje... Bardzo. To miejmy za sobą prezentację. Jestem... Nie bądź taki zdziwiony. Uczyłam się o tobie w szkole i romansów, które... Studiowałaś w... Tak. Zostały mi jeszcze praktyki z eliksirów i fetyszy, dlatego tu jestem. I terminujesz pod czujnym okiem Filipy Eilhart. Pomoc bohatera lektur? Będę wdzięczna, bo miejscowi kupują magię... Pomyślmy, co... Opowiem ci o kobiecie, co spadła z nieba. Wpuścisz jednego i zaraz masz... O, dobrze, że ja... Nie jestem... No wiem, ale czas... Dobre. Piszesz poemat dla nowej muzy? Lepiej. Układam... Nie. Słuchaj.
Niech powstaną ci, co równość się im śni, co słysząc łopot sztandaru na wietrze do płuc chcą wciągać wolności powietrze. I pójdźmy razem, stań się naszym bratem. Wybór jest w twoj, jak daleko zajdziemy w tym niezwykłym cudzie? Ramię w ramię i bok w bok. I jak ci się podoba? Rymuje się. Dobra, to już lepiej mów, co żeś wywęszył. Zostałeś nadworną tubą propagandową? A wiesz, co mi się tu najbardziej podoba? Tu nie ma żadnego dworu. Masz tendencję do popadania w... A ty masz tendencję do osrania każdej, nawet najwznioślejszej idei. Staram się patrzeć trzeźwo na świat. Ale dołączyłeś do nas. Prawda? W tej chwili jestem po stronie Vergen. Tylko się nie angażujesz, co? Vergen to nie... Masz rację. Jak się wlazło na chybotliwy most, najlepiej przejść na drugą stronę. No i wreszcie mówisz jak ludź. O, przepraszam, to było rasistowskie. Wreszcie mówisz mądrze. Zauważyłem, że Jorvet się zmienił. Bo tutaj wszyscy się zmieniają. Oczywiście oprócz ciebie. Nie lubię takich zmian. Nie wierzę w nie. Głupi jesteś. Saskia dała Jorvetowi szansę. Jak ją wykorzysta, będzie mógł wyjść ze swojej nory. Mało tego, jak mądrze rozegra karty, wszyscy zaczną go szanować. Ludzie pamiętają tylko to, co chcą pamiętać. Masz rację. Niepodległe państwo w Dolinie Pontaru może sprawić, że Jorvet przepoczwarzy się z bandyty w rycerza. Dlatego nie ma się co dziwić, że się zmienił. Dziecka pod opiekę bym mu nie dał. Ale kto wie, co z niego będzie.
Znowu przypomniała mi się Yennefer. Triss? Yennefer? Ty to masz życie. Po pierwsze, nie ma pewności, że Yennefer żyje. Po drugie, nie mam pojęcia, czy Triss żyje. No fakt. Niby masz dwie, a tak naprawdę nie masz żadnej. Takie jak one łatwo nie giną. A co z Yennefer? Dowiem się, kiedy... Przypomina mi się coraz więcej. Co tym razem? Podróż. Niekończącą się wędrówkę na południe. Szedłem za Yennefer, za dzikim gonem. Nie. We wsiach, które spotkałem na szlaku, mieszkali tylko starzy ludzie, ale nikt nie chciał mi powiedzieć. Starzec, którego przycisnąłem, twierdził, że w okolicy grasują watachy wilków, że plenią się... I co dalej? Nie wiem. To może chociaż jakiś trop? Mówiłeś, że istnieją elfie poematy na temat gonu. Powiedziałem, że mogą istnieć. I to stare. Ja ich nie znam. Jedno jest pewne. Jak chciałeś gonić mordercę, to trzeba było pójść z Roszem. To, że poszedłem za Triss, nie oznacza, że zapomniałem o Leto. A w sumie to nie wiem, dlaczego tak bardzo ci na tym zależy. Moja reputacja to coś więcej niż kury w kurniku. Tutaj nikt nie... Mylisz się. Traktują mnie dobrze, bo jestem im pod... Załóżmy, że go dorwiesz. To się okaże. Znalazłem to... Moje miłosne wiersze! Jakiś bydlak mi je ukradł. Pewnie, żeby się popisywać przed jakąś dzierlatką cuchnącą owczymi bobkami. Bez tych wierszy czułem się, jakbym poszedł do burdelu bez jajec. Nie wiem, jak ci się odwdzięczyć. Albo nie, wiem. Chodźmy na wódkę. Ja stawiam. Mam lepszy pomysł. Na piwo? Może być... Chciałem cię prosić o... Proś o co tylko chcę. Oczywiście, gdybym był cnotliwy. Wyjątkowo twoja cnota mnie... Tylko nie mów, że znowu pod... Gorzej. Błagam cię, Geralt. Nie pakuj mnie w jak... Dlatego chcę, żebyś wywabił sukuba. Czyś ty oszalał? Chcesz, żeby mnie baba z kopytami zajeździła na śmierć? Ale z drugiej strony jakoś trzeba umrzeć. Po zmroku czekaj na mnie koło spalonej wioski. Witaj. Co to ma znaczyć? Witaj, Vatgern. Znowu? Flotsam, pożar, Loredo. Zresztą nieważne. Nie mówmy już. Przeciwnie. Zaczynam tu od nowa i mogę ci się odwdzięczyć. Jak mam rozumieć? Za uratowanie żyć chcę. Takie podziękowanie nie jest konieczne. Jak tam chcesz. Oferta była jednorazowa. Twoja strata. Idziemy? Nie mogę się doczekać spotkania z naszą potworną pięknością. Jej piękność zabiła już kilkunastu mężczyzn. Dopiero teraz mi o tym mówisz? Jakoś trzeba umrzeć, nie? Będę miał na ciebie oko. Ona też. Tylko nie daj się jej pocałować. Zwykle nie odmawiam kobietom czułości, ale spróbuję. Do dzieła. Tak. Od czego by tu zacząć? Jeśli zechcesz, miła, obok się położyć, z
spytałoby me serce twoje białe dłonie, czy zechcą je zatrzymać? Gdy mą pierś otworzysz. To chyba nie tak szło. Jeśli spytałoby me serce, czy zechcą je za... Czy dobrze mi zrobić? To chyba nie tak szło. Jeśli ze... To najpierw bym... Czy zech... Czy dobrze mi zrobić? Gdyby nasze... Spytałobym... Czy zechcą je... Czy dobrze... Jeśli... To najpierw... Czy zechcesz... Gdy mą... Gdy... Spyta... Czy zech... Gdy mą... Kim jesteś, piękny? Poetą, pani. Przyszedłem tu wysławiać twą nieziemską urodę, jeżeli tylko uczynisz mi ten zaszczyt i ukażesz się moim oczom. Oj, tak. Ukażę się w całej okazałości, nie tylko oczom. Poczujesz mnie wszystkimi zmysłami. Zapraszam cię na przygodę twojego życia, piękny poeto. Powinienem iść po Geralta. Z drugiej strony, nigdy nie chędożyłem sukuba. Jestem taka niedopieszczona. Uwielbiam, gdy kochankowie układają wiersze na cześć mojej urody. Ten chędożony kretyn tam wlazł. Sam wpakowałem tego durnia w tarapaty. Muszę go teraz z nich wyciągnąć. Nie pamiętam, żebym cię tu zapraszała, Geralcie z Rivi. Wypuść jaskrę. Spokojnie, Wiedźminie. Tak jak inim. Nikogo nie zamordowałam. Wysysasz ich jak pospolity wampir. Potrzebuję ich. Co zrobisz z jaskrę? Wypuszczę go. Gdy tylko się obudzi. Jeżeli nie ty, to kto zabija młodych mężczyzn? Jestem w stanie uwieść każdego. Mój czar działa na mężczyzn dopóki tego chce. Niestety jeden głupiec zakochał się we mnie do szaleństwa. Nie jest w stanie zaakceptować moich potrzeb i zabija moich kochanków. Kim jest ten kochanek? To piękny elf o imieniu Elejas. To właśnie on zlecił mi zbadanie morderstw. W ten sposób odsuwa od siebie podejrzenia. Na szczęście
Nie jesteś głupcem. I dlatego uważam, że teraz to ty odsuwasz od siebie podejrzenia. A pokazał ci ciała pomordowanych? Nie. Mówił, że zostały pochowane. Przez niego. Wcześniej zmasakrował je tak, żeby wyglądały na zabite przez bestie. Dobrze, że się tym zająłeś. Chciałabym. Porozmawiam z nimi, wrócę tu. Mam nadzieję. Co to ma znaczyć? Znalazłem suku. Zabiłeś ją? Ona twierdzi, że... Miałeś zabić potwora. Wiem, co na... Skoro jej uwierzył... Oszukałeś mnie. Dobrze wiedziałeś, że w spalonej wiosce zamieszkał sukub. Wiedziałem. Bałem się, że jak ci wyjaw... Miałeś rację. Nie pomagam mordercom. Co ty bredzisz? Nikogo nie zabiłem! Łżesz. Zakochałeś się w niej. Mordowałeś konkurentów. Sukub często przyprawia rogi. Kocham ją. To prawda. Reszta to bzdury. Gdybym zabił sukuba, mężczyźni przestaliby ginąć, a ciebie nikt by nie podejrzewał. Nic nie rozumiesz. Manipulowała mną tak jak teraz manipuluje tobą. Jorvet dowie się o wszystkim, a ty zawiśniesz za swoje zbrodnie. Oszalałeś? Jestem niewinny. Co to masz? Nie waż się wyciągać broni ani na ludzi, ani na krasnoludzi. To miasto wielu napad. Lecz ten choć żołnierz. Lewi! Bla, bla, bla. Witaj. Rosz, może... W takim razie wreszcie go dopadnę. Od dawna prób... Odkąd został dowódcą niebieskich pasów i pod... Zaskoczył mnie pierwszy i... Wiesz, że na jego mi... Nie stosuje się to do Vernona. Bardziej zawzięty diabeł, im dłużej działa, tym jest lepszy. Muszę to... Tadwan, za którą Skojatel są gotowi pójść. Saskia? On... Widziałeś ją. Chcę walczyć o Dolinę Pontaru dla wszystkich. Jestem wojownikiem, nie idiotą. To najlepsze, na co może... Byłeś? Dol Blatana jest wasalnym państewkiem cesarza Nilfgaardu. Nazywają ją państwem wolnych elfów. Dostaliśmy kolejną bolesną lekcję. Minęło 5 lat od ustanowienia Dol Blatana. Przez ten czas osiedliło się tam ponad 20. To nie jest Dolina Kwiatu. Powiedz to Franczesce. Twój Skojatel Elejas. Masz jakieś dowody? Nie. To wróć, jak będziesz miał.